Hej! Odnośnie zamartwiania się, podam Ci dwie metody, jedną psychologiczną, a drugą jaką stosują żołnierze Sił Specjalnych w Stanach Zjednoczonych, odnośnie tego, żeby się przestać martwić. Zanim Ci te metody powiem, dlaczego, dlaczego się nie martwić. Widzisz, tak naprawdę większość ludzi na świecie umiera nie z powodu jakiejś tam pandemii, nie z powodu innych rzeczy, tylko z powodu tego, że wkładają sobie do głowy rozmaite rzeczy, boją się rozmaitych spraw, Wyobrażają sobie najdziwniejsze rzeczy, jakie mogą im się przydarzyć, a te rzeczy tak naprawdę się w ogóle nie zdarzają. Przypomnij sobie te rzeczy, o które ty się martwiłeś. Czy zdasz maturę, czy dostaniesz się na studnia, jak zdasz egzamin, czy zdasz na prawo jazdy, a co będzie, jak się odezwiesz do tej dziewczyny albo tego chłopaka? Po prostu cała masa zmartwień w głowie się to kotuje, zamiast mieć myśli, które prowadzą ciebie do rozwoju, zamiast mieć myśli, które będą cię. Pchać do, do, do przodu, żeby, żeby stawał się lepszą osobą. I te rzeczy się po prostu nie zdarzają. A jeśli ty oglądasz non-stop wiadomości, oglądasz telewizję, gdzie jest cała masa negatywnych wiadomości, to sobie wkładasz, wkładasz do głowy jeszcze problemy innych ludzi, i wydaje ci się, że coś złego ci się stanie. Więc, okej, okay, pierwsza metoda. Psychologiczna polega po prostu na tym, żeby sobie wymyśleć, wyobrazić sobie jak najbardziej plastycznie, co najgorszego może się wydarzyć w związku z tym, o co się martwisz. Więc jeśli na przykład martwisz się o to, że nie wiem, powiedzmy, masz firmę i martwisz się o to, że twoja firma zbankrutuje i co potem będzie, i myślisz sobie o co, jak to, jak, co ludzie pomyślą, że zbankrutowałem, może zdecydują mój majątek, cuda sobie wyobrażasz. Więc wyobraź sobie naprawdę, co najgorszego może się wydarzyć. Więc, co się może najgorszego wydarzyć, jeśli padnie Twoja firma? Ok, Twoi pracownicy stracą pracę, ty też nie będziesz mieć co robić, być może stracisz rodzinę, bo może się tak zdarzyć, i, i zostaniesz z niczym. To jest najgorsze, co się może wydarzyć. Widzisz, i teraz, jeśli sobie wyobrazisz coś takiego, to w Twojej głowie nastąpi bardzo poważna zmiana, bo nastąpi po prostu luks. Zrzucisz z siebie ciężar tego, co najgorsze może się wydarzyć, więc Twój umysł zacznie wtedy logicznie pracować. I nie dość, że znajdzie Ci rozwiązanie na te dziwne sytuacje, które sobie wyobrażasz, które mogą się wydarzyć, ale przede wszystkim będziesz mieć spokój. I teraz tak, jeśli wyobrażasz sobie, do tej pory sobie wyobrażałeś, że Twoja firma zbankrutuje, to zaczniesz kombinować, no ale zaraz w zasadzie dlaczego ma zbankrutować? Mam cały czas klientów, mam cały czas zamówienia, cały czas są przychody, Moja konkurencja ma takie same problemy jak ja, więc może zamiast się zamartwiać o to, że zbankrutuję, może powinienem zacząć pomyśleć, jak by to zrobić, żeby moja firma lepiej działała, jakby tutaj bardziej zmotywować moich pracowników, może by poszukać nowych rynków zbytu, może by popracować nad jakimś nowym produktem, który rozwiąże nowe problemy moich klientów, a może jakoś rozwinąć stary produkt, więc widzisz, zamiast się zamartwiać to lepiej, użyć swoich wyobraźni, swoich myśli do tego, żeby znaleźć konstruktywne rozwiązania, żeby iść właśnie do przodu i to jest tak naprawdę najlepsza metoda. A druga metoda, jeśli chodzi o, o to, co żołnierze ze sił specjalnych w Stanach stosują, to jest też metoda, która jest w sumie bardzo prosta, bo wyobraź sobie po prostu liczbę 4 w momencie, kiedy będziesz sobie zamartwiał i zacznij robić to, co oni robią. To jeszcze dam ci obraz sytuacji, co oni takiego robią. Wyobraź sobie, że znajdziesz się na linii frontu. Strzelają, bomby spadają, ogień wszędzie, ktoś do ciebie mierzy gdzieś tam snajper za uchem, śmigają, kule, i ty widzisz swoich kolegów, którzy tam giną, i ty musisz zachować spokój, bo, bo też nie przeżyjesz. Więc to, co ty powinieneś robić, to zacznij od tego, żeby właśnie panować swoje ciało. Jak opanujesz swoje ciało, to za tym idzie opanowanie swoich myśli, swoich emocji. Żeby opanować swoje ciało, trzeba po prostu popracować na swoim oddechem. Czwórka, co to znaczy czwórka? Na 4 sekundy wdech, na 4 sekundy zatrzymanie tego, zatrzymanie jak weźmiesz głęboki wdech, na 4 zatrzymujesz i potem wydech na 4 i znowu zatrzymanie na 4, czyli cztery czwórki, na 4 sekundy wdech 4 zatrzymanie 4 sekundy wydech 4 zatrzymanie. Jak zrobisz coś takiego, jakbyś był podłączony, widzisz, ja noszę mam cały czas urządzonko, które mi tam mierzy między innymi też tętno. Jakbyś, sobie, jakbyś się podpił właśnie pod takie urządzenie, to zobaczysz, że jak zrobisz takie ćwiczenie od razu twoje tętno spadnie. Twoje tętno spadnie, twoje twoje ciało się uspokoi, twój umysł się uspokoi, jak będziesz to robić świadomie i na siłę i po prostu zaczniesz logicznie myśleć, a w momencie, kiedy zaczniesz logicznie myśleć, to te wszystkie głupoty, które sobie do tej pory wkładałeś do głowy, albo to, które do tej pory, nie wiem, może, może twoje otoczenie ci wkładało do głowy, to zaczniesz zupełnie inaczej do tego podchodzić. Więc mój drogi, moja droga, jeśli do tej pory robiłeś coś takiego, że zamartwiałeś się rzeczami, które naprawdę nie mają szans się wydarzyć, to zostaw to i zastosuj te dwie metody. Twoje życie totalnie się zmieni, bo po prostu odetniesz z ulgą i zobaczysz, że to wszystko, to te problemy są gdzieś tam daleko, ale one ciebie nie dotyczą. Niech się inni martwią tym, że jest wojna na końcu świata, że jest tam jakaś pandemia, jakby do tej pory nie było innych. To są rzeczy, które Ciebie nie dotyczą. I zacznij wtedy świadomie wybierać myśli, które są w Twojej głowie, bo to od tych myśli zależy Twoje jutro, zależy to, co będzie za trzy miesiące, zależy to, co będzie za rok z Twoim życiem. Przemyśl to sobie. To może jeszcze dla tych, konkurs sobie zrobimy jeszcze. Napisz, co masz do powiedzenia na ten temat. Wybiorę trzy osoby, które dostaną ode mnie suplement Multivit. To jest taka multivitamina, gdzie jest cała masa minerałów, cała masa um, witamin, po to, żebyś, żeby Twoje ciało było mocne, więc tym samym będzie i Twój umysł mocny. Wybiorę trzy osoby w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.